Witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy oczywiście Metro Exodus. Weszliśmy tutaj do jakiegoś takiego dziwnego wozu, w którym żeśmy się przespali i lecimy sobie dalej eksplorować okolice po drodze. Zobaczmy, gdzie my się znajdujemy i gdzie my musimy iść. Aha, czyli na wprost. Dobrze. Idziemy na wprost. W nocy łatwiej się podkradać, chociaż są wtedy różne anomalie elektryczne, tak jak żeśmy mieli to w poprzednim właśnie odcinku. Ale tu jest pełno tych mutantów, widzę. Patrzcie, ile ich tutaj jest. Zastanawiam się, czy tu się opłaca wchodzić, bo tu jakiś podmokły obszar jest. Czy nie pójść sobie po prostu od razu dalej? O, tu, o, i chyba tu zrobimy, pójdziemy. Patrzcie. Dobra. Tu nie będziemy wchodzić. O. No. Czekajcie, jak tu ich zaatakować. Może górą się dostaniemy? Mam nadzieję, że na dachu nikogo nie ma. A, jest! Ale podejdziemy go od tyłu. Byle się nie odwrócił. No patrzcie. Nie mogę go zaatakować. O! Wszczął alarm, no. Skurczybyk. A przecież tak cichutko podchodziłem do niego i to jeszcze... No dobra. I za chwilę to przejdzie. A jeszcze byłem... Dobra, zejdziemy z powrotem tędy. Oj, dwóch ich jest. Dobra, nie będziemy tutaj ryzykować. A, tutaj kolejny nadchodzi, patrzcie. Tu sobie staniemy. Dobra. Ładnie załatwiony. A tamtych spróbujemy zajść od tyłu. Może to będzie jakiś sposób. Tutaj to pogasimy, bo to nie ma sensu, żeby się oczywiście paliło. Czy towarzystwo się uspokoiło już? This place put us a long way, a dangerous fate. Fear the new stranger. Chyba tak. Dobra. No chodź tu. Nie, to nic takiego. O? No niestety, nie udało się inaczej, sorry. Myślałem, że... obejdzie się bez strzelania, ale niestety nie obyło się. Więc cóż. Dobra. W zasadzie już możemy normalnie się chyba poruszać.
Zajrzyjmy, co tutaj mamy. Jakieś fajne zapasy. O, coś mamy jednak. Myślałem, że niewiele, ale jednak coś tu było. I to wcale nie mało. No i oczywiście kaseta. Posłuchajmy kasety. Nie, no piosenki to my nie chcemy. Piosenki nie chcemy, nie chcemy, piosenki nie chcemy. I co ja mam teraz zrobić z tą piosenką? O, dobrze się skończyło. Dobra. Notatka. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie chce zrobić stop klatkę i poczyta. A my lecimy dalej. Patrzę, czy wszystko żeśmy spenetrowali, bo tu łatwo jest, słuchajcie, coś tam ominąć. To nie. Tu nic nie ma. Zobaczmy tutaj. Nie, tu też nic nie ma. Tu chyba nie ma więcej nic rzeczy żadnych. No dobrze, dobrze. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy i gdzie mamy podążać. Tu żeśmy już załatwili. Jeszcze chciałbym tam pójść, do tamtego znaku zapytania na wprost. Tak mniej więcej, tylko nie wiem, czy mi się tam uda dotrzeć, czy nie będzie potrzebna, nie wiem, jakaś łódka? Albo coś? W ogóle to wyłączmy tą latarkę, co najwyżej sobie doładujmy. A, mamy jakąś łódeczkę tutaj, patrzcie. Mamy jakąś łódeczkę. Tylko teraz tak. Czy my jesteśmy w stanie... Tu jest jakaś duża krewetka, to może ją ominimy. Tu jest jakieś ognisko. Dobra, zajrzyjmy do środeczka. Aha, czyli tutaj myśmy już kiedyś byli, z tego co ja pamiętam. Albo i nie. Albo i nie byliśmy. Chyba nie byliśmy. Możemy sobie przekimać. Chciałem zapalić... O, właśnie, to chciałem zrobić. No dobrze. Mamy stanowisko warsztatowe, to grzech by było nie skorzystać. Dobra. Tutaj wszystkiego mamy na fulla, także nic tutaj dorobić nie dorobimy. Zobaczmy tutaj, co my mamy. Aha, czyli dodatkowa uprzążna broń do rzucania. No dobra. O! Ale patrzcie. Nie mogę już... Nie, to ja tego nie chcę. Sorry. Nie chcę tego, wolę to. Bo ubyło mi miejsca na amunicję. Ja wolę amunicję niż broń do rzucania. A. O kurczę, to żebym się wykolegował trochę. Bo zużyliśmy składniki na wytworzenie, a teraz po zamontowaniu nam to ubyło. Niedobrze. Szkoda trochę, bo nie mogę więcej nic wytworzyć. No nic, mówi się trudno. Mogłem doczytać, że to powoduje
powoduje taki właśnie efekt, defekt. No dobra, ale skoro mamy wyrko, to my się prześpimy do następnej nocki. Zawsze to nam trochę zregeneruje siły, da odpocząć. No i zastanowimy się w międzyczasie, gdzie się dalej przemieszczać. No i budzik dzwoni, wstajemy. Wstajemy i... No idziemy dalej. Tylko gdzie my teraz pójdziemy? Musimy tutaj się chwilę zastanowić. Bo tak, tam żeśmy zwiedzili. Kurczę, pokryłem się ze znacznikiem i nie widzę, gdzie mam iść. Czekajcie, trochę się odsunę, bo nie widzę swojego kierunku po prostu. Dobra, tutaj spróbujmy. Ale nie, czekajcie, myśmy przecież tutaj byli przed chwilą. To dlaczego to z powrotem jest... Nie rozumiem. Byliśmy w punkcie kontrolnym, do którego powinniśmy dojść, dotrzeć. Czyli tutaj. A, tu jeszcze coś mamy. No dobrze. To jeszcze w takim razie sobie raz zajdźmy do tego warsztatu i doróbmy, skoro już żeśmy coś tam uzbierali dodatkowo, i doróbmy sobie jeszcze amunicji. Bo amunicja niestety w tym przypadku, tu jest 120, więcej nie będzie. A, i tutaj też tego więcej nie będzie. No dobra. Mało mamy surowców na jakieś większe wypady, no ale to... Dobra, zobaczmy, czy nam ten X-ik zniknie, czy nie. No patrzcie, on nam nie zniknął. Ale przecież żeśmy już ten punkt zaliczyli. To w czym jest problem? Co? Zaliczyliśmy punkt kontrolny. A tak jak on by jednak nie był do końca zrealizowany. O co tu chodzi? Nie bardzo wiem. Coś może tu trzeba jeszcze zrobić. No właśnie, tutaj są takie niektóre zagadki, że ciężko jest je rozwikłać. Tu są te... No zobaczmy. Nie, no to był ten punkt X-ik nasz nieszczęsny. Nie wiem, co tu trzeba więcej zrobić. Przyznam szczerze. Co mogłem, to zrobiłem. Tu coś leży, ale to nie sposób. No dobra, jest łódka, wsiadamy w łódkę, tylko co dalej? Co dalej? No płyńmy. Skoro taka sytuacja, to płyńmy sobie tutaj. Mam nadzieję, że nas nic w międzyczasie nie zaatakuje. Jakiś napis jest tutaj. Pro... Nie wiem, co to pisze. Elektro... Ja... Nie wiem, jak to przeczytać. Jak ktoś wie, co tam pisze, to dajcie znać w komentarzach. O kurde. Jaki klimat. O, trzeba skręcać. Ostro skręcać. Bo jak osiądziemy tu gdzieś na jakiejś miliźnie, to będzie porażka. Skręcaj! Dobra. I tutaj skręcaj. Ładnie, dobra.
O, tu, tutaj mamy te grzybki, grzybki. Może pozbieramy grzybki? Grzybobranie zrobimy sobie. Da się go wziąć z tej pozycji? Da się. No i fajnie. Teraz musimy odbić tutaj troszeczkę w prawo, bo tu jest kolejny grzybek. Dobra. Stop, 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 stop. Da się go wziąć? Da się go wziąć. No to płyniemy dalej. Już dwa grzybki są. O, patrzcie, tam coś skacze. Tam może być nieciekawie. Ha. No dobra, płyńmy do przodu. Nic innego nam nie pozostanie. Tutaj dalej chyba nie przepłyniemy, coś mi się dziwnie wydaje. Ale nic, dopłyniemy sobie do tego miejsca w takim razie. O! I tu już na piechotę. Nie ma, zmiłuj się. Jak tam wejść? Nie wejdę. Czekajcie, tędy może zejdę jakoś sobie. Oj! Żeby nie wpaść w to bagno. Się trochę boję, ale... O! Gdzie dalej? Boję się tutaj wejść w to. A. Czekajcie, jak tam się... O! No ładnie. Uff. Doładujmy tichara. Tutaj są fajne grzybki, więc musimy pozbierać. No i dobra, idziemy do przodu, tylko tutaj mogą być, kurczę, mutanty. To trzeba uważać. O! Jakbym nie zgadł. No dobra, idziemy dalej. Tutaj już chyba nie powinno nic być. Oprócz oczywiście grzybków. O, tu coś leży albo ktoś leży. O, troszeczkę surowców mamy. Dobrze, dobrze. No i co, tu na górę możemy się przedostać, tak? No najpierw może chodźmy tutaj. A, tu jest jakaś dźwignia. Czekajcie. Coś to uruchamia tutaj. Ale najpierw my chodźmy jeszcze na drugą stronę, żebyśmy nie poszli za daleko. Nie zagalopowali się, bo potem możemy nie wrócić w to samo miejsce. A szkoda by było wszystkiego nie zwiedzić. Także na razie przejdźmy z powrotem sobie tutaj, tędy. Na drugą stronę. To są chyba te drzwi, do których dostaliśmy klucz. Właśnie, o! To są drzwi, do których dostaliśmy klucz od tych niewolników, którzy tam byli więzieni. Fajnie. Tu mamy jakąś lornetkę. Noktowizor chyba. O, noktowizor to jest. No dobra. Wyłączmy na razie. Kaseta.
Posłuchajmy. O, komputer, patrzcie, pecet jakiś. Ale motyw. Co to było? A, świeczka. Najpierw może tu zwiedźmy, to jakiś cmentarz. Jak widać. Słychać, jak wiatr wieje. O. No dobrze, chodźmy teraz tutaj. Zamknięte. Można tu coś przestrzelić, jakiś ten? Nie. No szkoda. Dobra. Czyli tędy nie przejdziemy póki co. Tam jeszcze coś jest, ale jak tam się dostać? Czekajcie. Tam jest grzybek, nie wiem czy widzicie. Mam ochotę na tego grzybka, ale nie wiem jak się tam dostać. Chyba sobie damy spokój, bo tam można spaść. Ryzyko jednak znaczne. No, grzybek też jest, że tak powiem, fajną zachętą, ale chyba sobie odpuścimy. Dobra, wracamy do punktu wyjścia w takim razie i spróbujemy włączyć tą dźwignię, która tam była, gdzie żeśmy byli. Aha, można zdjąć noktowizor. No dobrze. Tutaj włączmy sobie tą dźwignię. O, czyli pojawiła nam się możliwość przejścia gdzieś tam dalej. No i dobra. O. Nie, tutaj nigdzie nie przejdziemy. Tędy może? No chyba tak. O. O. Póki mamy wolną chwilę, to ja bym sobie, słuchajcie, dorobił trochę amunicji do Tihara, bo już mamy nieco surowców. Także... Dobra. Nie wiadomo, co nas tu za chwilę może zaskoczyć. Więc dlatego ja wolę... O, jakaś puszka. Dlatego ja wolę... No dobra, idziemy tędy. Bo inaczej się... O kurczę, trzeszczy to. Patrzcie, to się przesuwa. Jak to... Żeby tylko mi się to nie urwało. O kurde! No trzymaj się, Artyom! O, patrzcie jaki sum. O, coś pożarło. No nie! I co teraz? O kurde. No ładne halo. Uff,
Ale żyjemy i to najważniejsze. Maska, dobra. Ale motyw, już myślałem, że będzie po mnie. O, tutaj mamy. No może być słabszy, no bo przecież ja jestem... No właśnie, żelastwo i beton. Ale najważniejsze, że surowców żeśmy troszeczkę tutaj zdobyli. Zaraz się odezwę, spokojnie. Bez paniki. Którędy teraz iść? Chyba tędy. No bo którędy? Tędy? O, tu ktoś... Tu mogę zejść w dół, tylko pytanie, czy jest sens. Spadnę zaraz, nie. Rozbiegałem się troszeczkę. No bo gdzie tędy przejdę dalej? Przejdę tędy gdzieś? Tu już koniec. Trochę się gubię, powiem wam, w tych bądź co bądź zakamarkach. A, czyli mogę wejść sobie tu do środka. Dobra. Dobra. No dobra, chodźmy wyżej. Słyszę tutaj mutantów. No dobra, zaraz się zgłoszę, spokojnie. Zaraz się zgłosimy. Tutaj nic nie mogę zrobić. O, tu jakiś gość jest. Woda cieknie z sufitu. Z dachu w zasadzie. O, proszę. Zapalmy sobie to. O. Jakiś pies zdechły. Czekajcie, tam dalej może jakoś przejdziemy. Bo tu jest zejście na dół. O, tu są te grzyby, które, na które trzeba uważać. Czekajcie, tutaj... Nie, tu jest łamane, tędy nie przejdziemy. O, ale możemy tędy się przeczołgać. Dobra. Idziemy tędy. O! Zobaczmy, co tu jest. O! No zaraz strzeli. Się podchodzi do niej, to ona zaraz strzeli. Dobra. Zdezaktywowała się już, ok. Idziemy tędy? No chodźmy. O, patrzcie, ile tu ich jest. A! Czekajcie, jak to zrobić, żeby ją pozyskać? Wiem, że jakoś się szybko podchodziło i chyba trzeba było nacisnąć E. Ojejku, nie. Tu trzeba wyczuć odpowiedni moment. O! Niestety nie udało mi się. Ajajaj. Trzeba nacisnąć E w momencie, kiedy się do niej podchodzi, ale to musi być nie za blisko i nie za daleko. I wtedy można pozyskać właśnie z niej surowiec.
Czy ja mogę już tą maskę zdjąć? Chyba mogę. Czekajcie, jak tutaj dalej pójść? Mogę tędy skoczyć, czy nie mogę? Czy się zabiję? Może nie? Udało się, patrzcie. Tylko czy nam coś to dało? Gdzie my jesteśmy teraz? Aha, czyli jesteśmy na górze. Dobra. Spróbujmy w takim razie przedostać się tutaj. Teraz myśmy tu byli, czy nie byli? Bo ja już się pogubiłem. Byliśmy tutaj. Dobra, zejdźmy sobie tam, gdzie byliśmy w takim razie już, bo to pięterko było zaliczone przecież. O, tędy sobie zejdziemy. Tutaj co było? Aha, czyli to jest po prostu połączenie między poszczególnymi tymi wieżami. No dobra. Schodzimy, tylko czy jest tutaj sens schodzić, bo przecież myśmy wrócimy do tego punktu, gdzie żeśmy byli. A to nie o to nam chodzi. Dobra, musimy przejść chyba tamtędy drugim przejściem tym. Bo wrócimy do punktu wyjścia. A nie o to, come on. Dobra, zbieramy. Tu byliśmy. Czekajcie, tu byliśmy. To gdzie żeśmy nie byli? Jak mam dalej pójść? Tam na dole coś... A, tędy drabinka jest, dobrze, spróbujmy zejść. Maska. No właśnie, te żółto-zielone opary. O, jest. Czy tu coś więcej możemy ugrać? Czy niekoniecznie? No chyba tylko to. No co tu więcej? Więcej nic nie ma. Tam gdzieś przejdę? Nie wiem. Może? Ale nie, czekajcie, tu nie byliśmy przypadkiem. Nie, no byliśmy, tu był przecież początek tego wszystkiego. To nie... Musimy gdzieś... A, ten sum cały czas pływa. Sum chyba to jest. O, ho, 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 czekajcie, tam musimy się jakoś dostać, dobra. Więc co, muszę wyjść na górę. Jeszcze raz. Ja patrzę tam, gdzie byłem, już, bo grzybki są zebrane. Jak grzybki są zebrane, to już tam nie ma po co iść. Bo już wiadomo, że tam byliśmy. Tylko czekajcie teraz, jak dostać się tam dalej? O, tam bym chciał jakoś przejść, ale nie wiem jak. Co, górą? Nie, no górą nie przejdę tam. Tu nie ma żadnego przejścia. Tamtędy gdzieś chyba trzeba by było iść prosto. Jakieś słyszę efekty dźwiękowe. Dobra, tędy zejdźmy. Nie, no tam byliśmy już po drugiej stronie. No ale dobra, przejdźmy jeszcze raz, no bo tutaj już nic nie wygramy. Musimy gdzieś tam się przedostać. Na drugiej stronie powinno być gdzieś jakieś przejście, słuchajcie. O, tędy chyba. Pyk. Pyk.
Dobra. Trzeba powoli podchodzić. Oj, za późno. Zbliżyć się. Nie, no nie wiem jak to z tym się uporać. Dobra. Idziemy dalej. Tu jest jakaś drabinka. Możemy zejść, fajnie. O kurde. O nie! O kurde. Świecące wyziewy. Patrz ile tego jest tutaj, tego zielonkawego. O! Coś słyszę, chyba przede... O kurde, patrzcie ile tego towarzystwa. Ale numer. Ten Sum zaatakował demony te. No nie wierzę. Czekajcie, tutaj się nie da przejść. Dobra, trudno. Tylko żeby teraz mnie nie zaatakował. Drabina w górę. Ale na razie zwiedźmy tutaj tą kondygnację. I doładujmy Tihara sobie. Znaczy dopompujmy. Dopompujmy. Bo doładujmy to złe określenie. Tędy można co najwyżej spaść. Ale tu można zejść. Spokojnie. O, tu mamy. Dobra. O, nie! O kurde. Ty we mnie kamieniem? O kurde. Bijemy, nie będę na razie... Muszę zakleić maskę i wymienić filtr przy okazji. O kurde. Ale akcja. Dobra, wróćmy do tego Tihara może naszego. Dopompujmy go przede wszystkim. No nie, tutaj musimy większej. Dobra. Na razie spokój chyba. Dopompujmy. Przeładujmy. I spróbujmy dorobić sobie amunicji do tego naszego Tihara. Mamy troszeczkę surowców. Dobra. Maska niech będzie. No i tyle na razie.
Dobra, chodźmy dalej. Zbieramy po drodze, co się da. Co tu wyżej jest? Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj zejdę na chwilę, bo tutaj chyba coś jeszcze do zebrania byłoby. Z tego, co mi się wydaje, albo mi się źle wydaje. Aha, czyli to też prowadzi na górę tam. Te schody. Tu jest strasznie ciemno, wiecie? Nie wiem, jak to będzie widoczne na nagraniu, ale... No... Przez moment była ta literka E, że można było wziąć, podjąć chemię, ale jakoś ja nie mam wyczucia, powiem wam szczerze, w braniu tego. Nie wiem, jakoś nie mogę tego wyczuć, tej gry. No ale dobrze. O, tam mamy jeszcze coś. Czego żeśmy nie wzięli? Może tam się jakoś uda. Kurde, to się wszystko telepie. A. Czekajcie, gdzie mamy jeszcze iść? Gdzie myśmy nie byli? Tu coś zielonego. Tam na dole było. Przez okno możemy sobie wyjrzeć. Przez szybę w zasadzie rozbitą, a nie przez okno. Czekajcie. O, bym ominął. Dobra. A! Dostałem. No nie, znowu wy! No patrzcie, jaki on żywotny. No nie. Napompujmy to ustrojstwo. Dobra. Spróbujmy się tam prze... O kurde, znowuż tam towarzystwo czeka. Jak tutaj wziąć tego? Nie mogę. Zżarło go, sum go zżarł. Widzieliście to? Ale motyw. Czekajcie. Zaraz, bo ja muszę sobie dorobić chyba do Trichara jeszcze trochę amunicji, bo tu widzę, że się robi. Ciekawie, albo nie ciekawie. Dobra, chodźmy dalej. Filtr. Żyje, spokojnie. Spokojnie, bez paniki, czekajcie. Jest okej, tak. Jestem cały, spokojnie. Ale tu mam jeszcze jedno wejście, patrzcie. Za czym pójdziemy tam, to jeszcze wejdźmy sobie tutaj. Co tu mamy? To mamy, czyli surowce. O, grzybka. Skubniemy odrobinkę. Czekajcie. Które to było nowe?
Nie wiem już, które to było nowy rejestr pacjentów. Nie, to żeśmy czytali chyba. Nie wiem, dobra. Co tu jest? Tu ci, co czczą ryby. Rybicar. Nie włączać. Zaraz do tej łamigłówki tu podejdziemy. A teraz sobie może chodźmy tutaj. A, to jest to przejście, słuchajcie, co żeśmy wtedy nie mogli przejść. Bo były drzwi zamknięte, z drugiej strony były. No, no, czyli tam po tamtej stronie już żeśmy byli. No dobrze. Tu mamy jeszcze coś takiego. Metro 2034, poczekajcie. Nie wkluczat. Tu jest dzwonek. Zadzwońmy może. Co? O, sum płynie. O kurde. On nas rozwali zaraz. Czekajcie. Płynie znowuż. Tu są trzy jakieś sznurki, linki do obcięcia. Spróbujmy obciąć. Nie mogę już zadzwonić. O kurde! No nie! Co ja zrobiłem? A nie, on się nadział na te ostrza. A, już wiem, ja go przywołałem. I tą dźwignią te ostrza zawaliły się i go zabiły. Tak to chyba zadziałało, powiem wam. Ale dalej coś słychać, że tutaj się ten... No nie rozumiem tego do końca. No, ale widocznie tak to należało zrobić. I tutaj nam się coś ustawiło. Grzybek. Nasza lokomotywa. Aha, czyli musimy teraz drzwi otworzyć. No tak, bo musimy jakoś nią wyjechać przecież. Także tam było do otwarcia drzwi. Dobra, otwieramy. No i teraz możemy lokomotywą wyjechać. Droga otwarta, patrzcie. Dobra. To w takim razie na tym kończymy dzisiejszy odcinek, bo to już prawie 50 minut. Także trzymajcie się, a na kolejne przygody zapraszam już do następnego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!